Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będą głównie witaminki, takie mam dziś akurat humor. Między innymi pan szanowny, wielce czcigodny Jarosław Jakimowicz, pan Budda i jego fani, powroty youtuberów po zeszłorocznej aferze z dzieciakami, krakowskie radio, które zatrudniło sztuczną inteligencję, a zwolniło prawdziwych dziennikarzy. Super. Polacy za kierownicą, olbrzymi pająk w pociągu, obraża dla psa, dzięki której z nim porozmawiamy. Też super. Trochę polityki, ale dziś tylko trochę. Zachęcam Was do subskrybowania, do komentowania, jak macie ochotę wiedzieć co u mnie prywatnie, to zapraszam na mój Instagram, link do niego w opisie odcinka. Zaczynamy. Kamilu, jesteśmy z tobą, jesteśmy z tobą. Kamilu, jesteśmy z tobą, jesteśmy z tobą. Kiedyś siedzi ksiądz Salce Saoni. Wspierają go emeryckie bojówki, moherowy pluton, kilku przypadkowych starszaków i cały PiS. Wspólnie, normalnie, śpiewają mu kolędy i paciory. W naturze jednak, szanowni państwo, równowaga musi zostać zachowana, więc gdy posadzili Buddę, taki popularny łysol, który rozdawał szybkie samochody dzieciakom, pod pierdlem, nieopodal jego celi, przysiadują właśnie kaszojady i śpiewają mu tam normalnie, no, szanty, przy okazji krzycząc, że są z nim. Chociaż wcale nie są. Dzieli ich naprawdę bardzo dużo. Swoją drogą, bardzo ciekawi są ci jego oddani i wierni fani. To jest takie, jakby hodowca owiec rzucił bezdomnym kawałek wełny i został uznany przez nich za świętego, mimo że w pewnym momencie, prawda, okazuje się, że te owce to coś tam niezgodnie z prawem, najpewniej może to w ogóle nawet nie jego, ale świętość naprawdę trudno odebrać. Znamy to, doskonale się to sprawdziło na przykładzie, na przykład jednego z papieży. Nie wiem, czy to, co powiedziałem, w ogóle ma jakikolwiek sens. Pewnie jakiś tam ma. Spoko. Bardzo Państwa przepraszam. Obiecałem, że nie będę o Jarku chwilowo mówić. Mogę Państwu tylko zdradzić, że no dzieje się. Jeszcze zobaczycie, co tam za fikołki wykonam, ale no miałem nie mówić, ale no jest bardzo trudno. Kłody mi pod nogi chłop rzuca, bo właśnie pan Jarosław Jakimowicz wybrał się na wycieczkę na Białoruś. Niektórzy mi podsyłali na Instagramie artykuły z tym związane i mówili, że już szuka azylu przede mną, prawda? No nie ma potrzeby, panie Jarku. Nie warto nawet. Przecież jestem tylko jakąś taką namiastką mężczyzny przy panu. Nie ma co się obawiać. Ewentualnie mogę się, nie wiem, posrać i popłakać na pana widok. W każdym razie, pan Jakimowicz do tej pory bardzo wspierał dzielnych polskich pograniczników strzegących naszych granic. No co, jak widać, nie wyklucza się zupełnie z podróżowaniem i wychwalaniem Białorusi. Normalna sprawa. Tak wygląda poniedziałek wieczór w zwykłych miejscach Brześcia. Czujesz reżim i bidę? U nas w demokracji to jest dopiero super. Proszę o nieotwieranie buzi na temat Białorusi osób, które nigdy tu nie były. Internauci zaproponowali, strasznie boomerskie chyba określenie internauci, panu Jarosławowi, aby przy okazji wizyty porozmawiał może z tysiącami więźniów politycznych w tym kraju i aby nie zapomniał o wychwaleniu reżimu Łukaszenki. Ja mówię, chłopie, wracaj, my mamy tu sprawy do przegadania, gdzie ty mi tam? Bez takich. Jakie spacerki po Białorusi? Panie Jarku, naprawdę już. Media. Pamiętacie Państwo zeszłoroczną aferę, kiedy to się okazało, że połowa polskiego YouTube'a albo wysyła zdjęcia swoich brzdąców do dzieciaków, albo ma wobec nich jakieś, powiedzmy, nietrafione pomysły na spędzenie wspólnego czasu. Jeszcze inni po prostu udawali, że nic nie wiedzą, albo ćwiczyli karate ze swoimi partnerkami. Tylko tak zaskoczenia, bez ich wiedzy. Staram się jakoś ominąć algorytm, Państwo wybaczą. Okazuje się, że część z zamieszanych w całą aferę chłopów już robi podchody, tak pokażę jak wąż, nie wiem dlaczego, do tego, aby wrócić na antenę. Pierwszy z nich, Gargamel, czyli Jakub Huptyś, przed rozprawką z ukochaną, znany z komentowania innych w internecie, opublikował właśnie na swoim kanale klip do utworu, czy też nawet dwóch utworów. Komentujący nie zawiedli. Przeczytam Państwu parę z moich ulubionych komentarzy. Szczerze? Jakby to miało inny beat, inną melodię, inny tekst, inne efekty dźwiękowe, innego artystę, inny vibe, inny przekaz, inny gatunek, to byłby ogień. Nie byłem gotowy na taki hit. Zupełnie jak moja dziewczyna. Niektórzy mówią, że zrobił ch**a bita. A bita to była jego dziewczyna. Gargamel, fajna bluza, skąd masz? Zajebałem mojej dziewczynie. No spoko, ale bluzę skąd masz? Chciałbym zobaczyć komentarz starego Gargamela na ten film. No właśnie, bo tam jest taka sprawa, szanowni państwo, że pan Gargamel już jakiś czas temu naśmiewał się z innego twórcy, który chciał po aferze powrócić do łask, nagrywając jakieś tam śpiewanki. Drugim zaś artystą nawrotu jest niejaki Dubiel, ale to już powiem szczerze, w ogóle szkoda strzępić ryja. Niesamowite, że jak ktoś już zupełnie nie wie, co zrobić ze swoją karierą, jak ją reaktywować, to zostaje raperem. Szok!
Kraków. W Krakowie to jak wiadomo wszystko po cichu i po cichu właśnie wywalono dziennikarzy z OFF Radio Kraków i zastąpiono ich dziennikarzami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję. Stacja mówi, że to taki eksperyment badawczo-medialny próbujący zdiagnozować i odpowiedzieć na pytanie, jakie skutki może nieść ze sobą rozwój sztucznej inteligencji dla kultury, mediów, dziennikarstwa i społeczeństwa. Jak na razie z tego co wiadomo skutki są takie, że pracę stracili prawdziwi dziennikarze. Ich miejsce zastąpili modelowi przedstawiciele pokolenia Z, czyli Alex, Jakub i Emilia. Wygenerowani przez algorytm. Szkoda, że rzutem na taśmę nie wygenerowali botów, które by słuchały tego radia. Zwolniony po 3 latach pracy w stacji pan Mateusz Dębski zauważył, że zastąpienie ludzi komputerem jest bardzo groźnym precedensem, trudne słowo, z czym trudno się nie zgodzić. Tym bardziej, że sytuacja ma miejsce w medium publicznym. Oczywiście. Jakżeby inaczej. Konfederaci już krzyczą, że tak po prostu działa wolny rynek, odpierdolta się. Pan Dębski stworzył specjalną petycję, która jest sprzeciwem wobec tego typu praktyk, do której podpisania oczywiście Was serdecznie zachęcam. Link do niej w opisie odcinka, gdzieś tu na dole. Swoją drogą, ciekawe, kiedy pojawi się pierwszy wygenerowany przez sztuczną inteligencję polityk. Pytam, mimo że uważam, że większość z tych prawdziwych i tak ma sztuczną inteligencję. Kultura. Kiedyś widziałem taką reklamę w internecie, na której redaktor Orłoś siedział za kratami i była jakaś taka informacja typu, że przed pójściem do puchy zdradził sekret swojej fortuny. Na zasadzie, że wejdź w link, to się dowiesz. Chyba, że to była prawda, a nie reklama. Jakieś takie może moje wspomnienie z dzieciństwa. W każdym razie, nie tylko w Polsce oszuści wykorzystują wizerunki popularnych osób, aby zarobić. W Hiszpanii zatrzymano właśnie aż 5 osób, które podszywały się w sieci pod aktora Brada Pitta. Panowie nawiązywali romantyczne relacje z kobietami, obiecywali im, że pójdą na kolację, obsypią prezentami, że kocha, że brzoskwinkę jej pożre, ale najpierw potrzebuje trochę fistaszków na życie i w ten sposób panowie wyłudzili od pań 350 tysięcy dolarów. Dolarów, tak, bo brat przecież żyje w USA, państwie, w którym kandydaci na prezydenta pracują w McDonaldzie. Normalna sprawa. Kobiet, które uwierzyły, że naprawdę Brad Pitt je kocha, było aż 2. Normalne dziewczyny były, zęby miały, także nie rozumiem, jak to się stało. Polityka. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego dla SuperExpressu, Polacy uważają, że politycy zarabiają zdecydowanie za dużo. Jakiś czas temu minister Sikorski na przykład pokazał przelew z wynagrodzeniem za pracę ministra trochę ponad 13 tysięcy złotych. Z kolei pan Glapiński, znany ekonomista stand-uper, przyznał sobie podwyżkę i obecnie zarabia miesięcznie prawie 54,5 tysiąca złotych. Niemiecki namiestnik Donald Tusk, premier, zarabia obecnie 4631 euro. Prezydent Dudu może liczyć na około 25 tysięcy złotych brutto, czyli mniej więcej 20 tysięcy złotych. W każdym razie, szanowni państwo, według sondażu Polacy uważają, że nasi milusińscy zarabiają zdecydowanie za dużo. Jestem ciekaw, co państwo sądzą. Ja osobiście uważam, że to nie politycy zarabiają za dużo, tylko reszta Polaków zarabia zdecydowanie za mało. Niemcy. W zeszłym roku informowałem o fotoradarach, którym udało się uwiecznić psy prowadzące samochody. Bardzo podejrzana sprawa, niemalże niemożliwa. Ponoć świetny pomysł, aby uniknąć mandatu, tylko że nie działa. Dosłownie parę dni temu w Niemczech mowa o naszych sąsiadach, którzy niegdyś w ramach performance'u rozwalili nam cały kraj. Parę dni temu u nich właśnie, u Niemców, fotoradar uwiecznił pędzący z niedozwoloną prędkością samochód, za którego kierownicą siedział potwór ciasteczkowy z ulicy Sezamkowej. Co ciekawe, to nie pierwsza potyczka ciasteczkowego potwora z niemiecką policją. W 2013 roku z pomnika stojącego przed siedzibą wielkiej cukierniczej marki w Hanowerze ginie ważący 20 kg pozłacany herbatnik, datowany na 1910 rok. Jeden z symboli miasta. Następnego dnia największa gazeta w mieście otrzymuje list z tekstem z wyklejanych wycinków gazet. Wiecie, tak robią wszyscy psychopaci za granicą. W liście sprawca żąda 52 tysięcy paczek ciastek z czekoladą dla największego szpitala dziecięcego w regionie oraz 1000 euro na karmę dla schroniska dla zwierząt. Do listu jest również załączone zdjęcie, na którym złote ciastko gryzie ciasteczkowy potwór. Co ciekawe, firma zdecydowała się spełnić żądanie potwora. Złote ciastko wróciło na miejsce. Wszyscy podejrzewani, że to po prostu bardzo dziwna akcja marketingowa firmy. Najgorzej na tym wszystkim, szanowni państwo, wyszło schronisko, które nie przyjęło pieniędzy, ponieważ jak to ujęli, środki te pochodziłyby z przestępstwa. Dania. Polska znowu górą. Udało się. Trzymamy resztę na dystans. W Danii co czwarty zalany kierowca jest obcokrajowcem. Ze statystyk duńskiej policji wynika, że największą grupą narodowościową, której stawiane są tego rodzaju zarzuty, stanowią szok i niedowierzanie, proszę państwa. Najpewnie się nie spodziewacie tego, co zaraz powiem. Bułgarzy! Nie, Polacy. Najwięcej nadźganych w tym roku kierowców w Danii spoza Danii było Polaków. Na drugim miejscu Litwini, później Rumuni, Ukraińcy, Łotysze, Syryjczycy, Turcy i na szarym końcu ci przeklęci Szwedzi. Kto to widział, żeby cały kraj był blondynów. Niemcy się cieszą, ale no jednak dziwne. A przecież bruneci też potrafią składać meble. Technologia. Pamiętacie bajkę Odlot? Występował tam taki pies, Doug, który porozumiewał się z ludźmi dzięki specjalnej obroży. Okazuje się, że
Twórcy filmu z 2009 roku przewidzieli przyszłość. Shazam Band to naszpikowana sensorami, zasilana algorytmami sztucznej inteligencji obroża dla psa lub kota, która reaguje na zachowanie i dźwięki, które wydaje nasz czworonożny przyjaciel i za pomocą wygenerowanego głosu informuje nas, o co chodzi mu. Shazam Band, jak zapewniają twórcy, wyraża nastrój, przeżycia i reakcje przekazujące je jego panu lub pani. Także jak dobrze pójdzie, to naprawdę jesteśmy najbliżej w historii prowadzenia dyskusji z naszymi przyjaciółmi, choć muszę przyznać, że jak dosłownie rano oprócz ugniatania głowy usłyszę jeszcze chcę jeść, to zwariuję. Dziś zachęcę Was do wsparcia pana Pawła i jego rodziny. Otóż ostatnia wielka powódź zamieniła ich dom, a w każdym razie parter i poniżej, w ruinę. Zniknęły meble, wyposażenie, pamiątki rodziny. Zniszczona została też kotłownia wraz z piecem i 10 metrów sześciennych drewna, które było zakupione do opalania domu w czasie zimy. Osuszanie domu i remont będą również bardzo kosztowne. Jeżeli tylko macie taką możliwość, to gorąco Was zachęcam do wsparcia tej zbiórki. Link do niej oczywiście zamieszczam w opisie odcinka. Podróże. Już parę razy w programie się chwaliłem, że mam koszmarną arachnofobię. Dźwięki, które z siebie wydaje, kiedy jakiś kątnik się zawieruszył u mnie w mieszkaniu przez przypadek, no to Państwo sobie nawet nie wyobrażają. Jakbym jednak zareagował, gdybym jadąc polskim pociągiem przez polskie Pomorze zobaczył w przedziale coś takiego? No tam nie byłoby czasu na dyskusję, jak go złapać, czy może nie łapać. Ja bym najpewniej przeprosił go, zwolnił mu miejsce oczywiście w przedziale, być może zaproponowałbym mu swoje mieszkanie, oddałbym telefon, zegarek, bagaż. Zaproponowałbym, że jeśli jest taka możliwość oczywiście, aby nie pojawiał się więcej w moim życiu. Albo nie, to ja zniknę z jego życia, nie ma problemu. Już mnie nie ma właściwie. Jeżeli nie ma biletu, to chętnie mu swój oddam. Może bym jednocześnie, aby nie tracić czasu oczywiście, bukował lot, Arktyka, może Grenlandia, nie wiem. W każdym razie bym się już raczej z Państwem więcej nie zobaczył. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie do końca. Jak zwykle zachęcam do skomentowania i subskrybowania, aby dobra nowina się szerzej, prawda, niosła. A teraz już nie witam, a żegnam Państwa bardzo serdecznie.